Ludzie sukcesu są odważni, codziennie idą w kierunku rzeczy, których się boją. Tak, których się boją. Robią rzeczy każdego dnia tak, aby być krok dalej poza swoją strefę komfortu. Najczęściej strach oddziela cię od twoich marzeń. Nie wiem, czy o tym wiesz, czy sobie z tego zdajesz sprawę, ale strach jest często granicą, która dzieli cię od twoich marzeń. Na przykład, jeżeli boisz się występować publicznie, to znajduj okazję, kiedy możesz wystąpić przed ludźmi. Właśnie, kiedy możesz się chwilę bać. To jest całkowicie bezpieczne, nikt cię tam nie zje. Ale nasz mózg mówi, że to jest coś przerażającego. Dla ciebie jest to coś przerażającego, jeżeli wcześniej tego nie robiłeś. Dlatego wyskakuj z tej swojej strefy komfortu, pakuj się w niebezpieczeństwa, które są oczywiście komfortowe, bo nic ci się tak naprawdę tam nie stanie. Żaden lew cię nie zje na scenie. Ale dzięki temu, że będziesz systematycznie wchodził w sytuacje, których się boisz, oswoisz się z tym i rozwiniesz do tego stopnia, że w końcu będziesz naprawdę jak ryba w wodzie w tym, co wcześniej było dla ciebie trudne i może bardzo stresujące. Ale dzięki tej nowej zdolności zobaczysz, że otworzy się nowa jakość twojego życia i szybciej zrealizujesz swoje marzenia i cele, które właśnie być może są ograniczone linią strachu. Życzę ci powodzenia w przezwyciężaniu różnych lękowych, strachowych, strasznych, po prostu stresujących sytuacji i wychodzić właśnie z tej, życzę ci, żebyś mógł wychodzić z tej strefy komfortu, no i realizować swoje marzenia. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!